Zakopane jest najbardziej znanym z polskich kurortów. Jego nazwa pojawia się po raz pierwszy w 1605 roku w kronice parafii czarnodunajeckiej. Wtedy była to jednak tylko niewielka wieś w Kotlinie Zakopiańskiej. Rozwój i czasy świetności przyszły kilkaset lat później. Jednym z najstarszych zakopiańskich zabytków jest stary kościółek, wybudowany w 1847 roku przy ulicy Kościeliskiej. Drewniana, jednonawowa świątynia zyskała niedawno nowe oblicze. Została gruntownie odrestaurowana i oświetlona. Odnowiono także stojącą obok kaplicę, którą na początku XIX wieku ufundował Paweł Gąsienica. Jest ona najstarszym istniejącym do dzisiaj sakralnym zabytkiem Zakopanego. Sławą cieszy się niezwykły cmentarz na Pęksowym Brzysku, który od lat międzywojennych pełni rolę cmentarza zasłużonych. Napis nad jego bramą głosi: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Zakopane pamięta. Na Pęksowym Brzysku spoczęli m.in. odkrywca Zakopanego Tytus Chałubiński, pierwszy zakopiański proboszcz ksiądz Józef Stolarczyk, słynny gawędziarz i muzykant Jan Krzyptowski-Cabała, twórca stylu zakopiańskiego Stanisław Witkiewicz, a także Władysław Orkan, Kazimierz Tettmajer, Kornel Makuszyński, Antoni Kenar, Antoni Rząsa i Władysław Hasiur. Groby symboliczne mają tutaj założyciel tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Mariusz Zaruski, Stanisław Ignacy Witkiewicz oraz Bronisław Piłsudski. Przy Krupówkach znajduje się monumentalny kościół Najświętszej Rodziny, wybudowany w latach 1877-96, siedziba pierwszej zakopiańskiej parafii. Będąc w Zakopanem, nie sposób nie odwiedzić Muzeum Tatrzańskiego imienia Tytusa Chałubińskiego. Jego gmach, oddany do użytku w 1922 roku, został zaprojektowany w stylu zakopiańskim przez Stanisława Witkiewicza. W muzealnych salach oglądać można zbiory etnograficzne i przyrodnicze oraz przykłady sztuki ludowej z terenu całego Podhala.
Obok stoi drewniany budynek zasłużonej szkoły przemysłu drewnego. Obecnie zespół szkół budowlanych imienia Władysława Matlakowskiego. Z drugiej strony muzeum stoi charakterystyczny budynek dworca tatrzańskiego, wzniesiony w 1903 roku. Do 1986 roku mieli tam swoją centralę ratownicy tatrzańscy, a tablica na murze upamiętnia jednego z nich, słynnego Klimka Bachledę. Z pewnością wizytówką Zakopanego są Krupówki. Ulica spacerowa, przy której nie brakuje sklepów, regionalnych restauracji, kawiarni, a także ulicznych artystów, rysowników i muzyków. Ten najsłynniejszy w Polsce deptak został w ostatnich latach gruntownie przebudowany, zyskując nowe, nieco ekstrawaganckie oblicze. Pojawiły się na nim pochylone lampy uliczne oraz oczko wodne na Foluszowym Potoku, będące obecnie ulubionym miejscem spotkań zakopiańczyków i turystów. Przykładem nowoczesnego budownictwa ostatniego dziesięciolecia jest Kościół Świętego Krzyża. Wznosząca się przy ulicy Zamojskiego smukła budowla z kamienia jest doskonale widoczna nawet z dużej odległości. W ostatnich latach jednym z najsłynniejszych obiektów w Zakopanem stała się Wielka Krokiew, jedna z najpiękniejszych naturalnych skoczni narciarskich na świecie. Wybudowana w 1925 roku według projektu Karola Stryjeńskiego, nosi imię słynnego skoczka Stanisława Marusarza. Gdy stoi się na szczycie tego potężnego obiektu, nie sposób nie podziwiać odwagi skoczków. Aby spełniać międzynarodowe wymogi, skocznia została przebudowana i oświetlona. Wybudowano także nową wieżę sędziowską. Stara wieża została rozebrana. Zakopane to specyficzne miasto, w którym widok pasącego się kier dla owiec nie należy do rzadkości. Tradycja styka się tutaj z nowoczesnością, góralszczyzna z kulturą ceperską, a nad tym wszystkim górują Tatry. Jedną z najsłynniejszych i zarazem największych dolin polskich Tatr jest Dolina Kościeliska. Turystów przyciąga tutaj prawdziwie bajkowa sceneria. Pieniący się potok, skalne wąwozy i bramy, ślady po dawnych pracach górniczych i hutniczych. Łatwo dostępna Dolina Kościeliska była znana od bardzo dawna, ale początkowo nie w celach turystycznych. W XVIII wieku na polanie Stare Kościeliska znajdowały się zakłady hutnicze, a nieco wcześniej wydobywano w Kościeliskiej srebro, miedź, antymon i żelazo. Pamiątką po górnikach są wykute w skałach sztolnie, a także kapliczka, zwana Zbójnicką. Turystycznych atrakcji w Dolinie Kościeliskiej nie brakuje. W skalistych turniach znajdują się udostępnione do zwiedzania jaskinie. Smocza Jama, Mylna, Obłaskowa, Raptawicka i Mroźna, którą zwiedza się z przewodnikiem.
ciepłe i pogodne dni brzeg Kościelskiego Potoku zamienia się w plaży. Pieniące się wody wypływają z podziemnych korytarzy doliny. To właśnie w rejonie Kościeliskiej znajdują się największe jaskinie polskiej części Tatr. W części doliny na małej polance ornaczeńskiej znajduje się schronisko turystyczne Ornak imienia Walerego Getela. Malowniczo położony budynek zaprojektowany przez Annę Górską wzniesiono w 1949 roku. Sprzed schroniska roztacza się wspaniały widok na szczyty zamykające od południa Dolinę Kościeliską, wśród których wyróżnia się położona po słowackiej stronie Bystra, najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. Nad schroniskiem zaś góruje masyw Kominiarskiego Wierchu. Znacznie bliżej Zakopanego leży Dolina Strążyska, największa z tatrzańskich dolin reglowych, rozciągająca się wzdłuż potoku, którego dzikość podziwiał m.in. Stefan Żeromski. Dolina Strążyska jest z pewnością jednym z najurokliwszych zakątków polskich Tatr. Wieńczy ją monumentalny widok północnej ściany Giewontu, a uwagę przykuwają także charakterystyczne igły Trzech Kominów, najciekawszych formacji skalnych w Strążyskiej. Znajdująca się przy końcu doliny niewielka polana Strążyska była kiedyś centrum gospodarczym hali o tej samej nazwie. Stoi na niej szałas gastronomiczny, w którym można się posilić lub napić herbaty. Przy dobrej pogodzie widać stamtąd nie tylko ścianę Giewontu, ale nawet Gubałówkę. Największą atrakcją Doliny Strążyskiej jest malowniczy wodospad Siklawica,
spadający z dwóch dolomitowych progów i godzien ze wszech miar widzenia, jak pisał o nim w XIX wieku Ludwik Zeichner. Wznoszący się nad Zakopanem Giewont jest z pewnością najsłynniejszą górą Polski. Znajdujący się na jego szczycie 17-metrowy krzyż postawili w 1901 roku zakopiańscy górale pod przewodnictwem księdza Kazimierza Kaszelewskiego. Ważącą w sumie 18 ton konstrukcję wnoszono na Giewont w częściach. Najpopularniejszy szlak na ten szczyt wiedzie przez Kalatówki i Halę Kondratową, na której stoi najmniejsze w polskich Tatrach schronisko. Kolejnym i zarazem ostatnim przystankiem jest Przełęcz Kondracka. Szczytowy odcinek szlaku na Giewont wymaga nieco większej sprawności fizycznej. Dla bezpieczeństwa ubezpieczono go łańcuchami. Spod krzyża roztacza się wspaniały widok na długi Giewont, Tatry Zachodnie i Zakopane.
Wierzchołek Giewontu jest bardzo niebezpieczny podczas burzy, gdyż żelazny krzyż ściąga pioruny. W 2001 roku burza zawróciła uczestników Wielkiej Pielgrzymki, która wyruszyła na szczyt w setną rocznicę postawienia krzyża. Wznoszący się nad Zakopanem Giewont od dawna pobudzał wyobraźnię, stając się obiektem baśni i podań góralskich. Jedna z legend głosi, że pod szczytem znajduje się jaskinia, w której śpi drużyna rycerzy. Wojowie przebudzą się wówczas, gdy Polska będzie potrzebowała ich pomocy. Do dzisiaj niektórzy w charakterystycznym kształcie Giewontu widzą sylwetkę leżącego rycerza, a dla niektórych jest to nawet marszałek Piłsudski. Miejscem o wielkim uroku i słynącym z pięknych widoków jest Rusinowa Polana. Najłatwiej na nią dotrzeć z Wierchporońca lub lesistymi szlakami z Cyrli albo Zazadniej. Z polany, na której wciąż wypasane są owce, widać słowackie Tatry Bielskie i niezwykle stąd strzeliste Tatry Wysokie. Na Rusinowej wciąż stoją szałasy pasterskie. Jednym z nich przez wiele lat gazdowała legendarna babka. Góralka Aniela Kobelarczykowa, u której zatrzymywali się turyści. Rusinowa Polana była zawsze miejscem niezwykłym. Także dzięki bliskości schowanej w lesie na Wiktorówkach kaplicy Matki Bożej Jaworzyńskiej. Jeszcze piękniejsza panorama Tatr rozciąga się z gęsiej szyi, lesistego szczytu reglowego z odsłoniętym wierzchołkiem. Idąc z gęsiej szyi bardzo ciekawym, chociaż mało widokowym szlakiem, można wrócić do Zakopanego.
Szczytem nie mniej popularnym od Giewontu, szczególnie dla narciarzy, jest Kasprowy Wierch. Najłatwiej się na niego dostać wagonikiem kolejki linowej, który odjeżdża z dolnej stacji w Kuźnicach. Kolejka powstała przed II wojną światową staraniem ówczesnego wiceministra komunikacji Aleksandra Bobkowskiego. Kontrowersyjnej inwestycji przeciwstawiali się obrońcy przyrody, a gdy budowa kolejki była przesądzona, na znak protestu do dymisji podała się cała Krajowa Rada Ochrony Przyrody. Oba odcinki kolejki, z Kuźnic na Myślenickie Turnie oraz z Myślenickich Turniej na Kasprowy, oddano do użytku w lutym 1936 roku, w odstępie kilku dni. Od tego czasu większość urządzeń kolejki nie była wymieniana, a polskie koleje linowe od kilku lat zabiegają o możliwość jej modernizacji. Z okien wagonika przesuwającego się nad lasem, a później nad skałami, widzimy m.in. polanę Kalatówki ze stojącym na niej hotelem górskim oraz wysokogórskie obserwatorium meteorologiczne na szczycie Kasprowego. Po wyjściu z peronu górnej stacji kolejki naszym oczom ukazuje się widok na słowacką część Tatr z charakterystycznym wierzchołkiem Krywania. Na lewo rozciąga się kocioł gąsienicowy, w którym znajduje się nowoczesny krzesełkowy wyciąg narciarski, jeden z dwóch na stokach Kasprowego Wierchu. Warto podejść na suchą przełęcz, a stamtąd na Beskid, z którego panorama słowackich Tatr jest jeszcze ciekawsza. Jest to bardzo popularny szlak spacerowy, w dużym stopniu rozdeptany przez turystów, tłumnie wyjeżdżających kolejką na szczyt. Walcząc ze skutkami erozji turystycznej, dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego zabezpiecza stoki Kasprowego przed zniszczeniem, a przyroda powoli się odradza. Charakterystyczny budynek Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego, stojący na szczycie Kasprowego Wierchu, jest najwyżej położoną w Polsce budowlą. Wznosi się na wysokości 1987 metrów nad poziomem morza. Kolejka na Kasprowy jest bez wątpienia jedną z największych atrakcji turystycznych Zakopanego, zarówno w zimie, jak i w lecie. Dla bardziej zaprawionych turystów prawdziwe Tatry zaczynają się nieco dalej. Szczyty stanowiące wysokogórskie otoczenie Doliny Gąsienicowej, takie jak Świnica czy Kościelec, są prawdziwym wyzwaniem dla turystów i taterników. Sama dolina, usiana licznymi stawami, jest jedną z najpopularniejszych w Tatrach. Zdecydowanie najliczniej odwiedzanym przez turystów i zarazem najpiękniejszym miejscem w polskich Tatrach jest Morskie Oko.
Niewiele brakowało, aby drugie pod względem wielkości Tatrzańskie jezioro nie znalazło się w granicach Polski. Pod koniec XIX wieku trwał spór o morskie oko i jego otoczenie pomiędzy ówczesną Galicją a Węgrami. Na nasze szczęście wygrała go Galicja. Otoczone skalnym murem jezioro jest jedną z największych atrakcji turystycznych polskich Tatr. W jego toni kryją się tysiące monet wrzucanych przez turystów, którzy chcą tutaj jeszcze kiedyś wrócić. Niewielu zdaje sobie sprawę, jak ten przesąd jest dla jeziora szkodliwy. Co roku czyszczący staw płetwonurkowie wyciągają na brzeg korodujące monety i setki kilogramów różnego rodzaju śmieci. Na morenie nad brzegiem Morskiego Oka stoi schronisko turystyczne imienia Stanisława Staszica, przez wiele lat prowadzone przez Wandę i Czesława Łapińskich. Budynek wraz ze stojącym kilkaset metrów za nim starym schroniskiem został uznany za zabytkowy i prawnie chroniony Zespół Architektury Turystycznej. Wznoszący się dookoła jeziora mur skalny stanowi najsłynniejszą chyba panoramę tatrzańską. Potężne mięguszowieckie szczyty, niepozorne rysy, strome ściany Żabiego i charakterystyczną sylwetkę mnicha zna chyba każdy. Z wszystkich tych szczytów dostępne dla turystów są tylko Rysy, najwyższy szczyt Polski. Można też podejść jedynie na morenę Czarnego Stawu pod Rysami. Dookoła Morskiego Oka prowadzi zaś spacerowy szlak turystyczny. Roku nad Morskim Okiem uroczyście obchodzono stulecie zakończenia sporu o ten najpiękniejszy zakątek polskich Tatr. Na zgromadzonych turystów i górali spoglądali bohaterowie tamtych wydarzeń i postaci z epoki, m.in. hrabia Władysław Zamoyski, Oswald Balcer i Jan Krzeptowski-Sabała. W tej niezwykłej scenerii aktorzy Zakopiańskiego Teatru imienia Witkacego zaprezentowali fragmenty powieści Na Przełęczy Stanisława Witkiewicza, opisujące wycieczkę przez Zawrat do Morskiego Oka. Dla miłośników mocnych wrażeń Tatry mają inne oblicze. To nie tylko piękne jeziora i łatwo dostępne szczyty, ale przede wszystkim wysokogórskie szlaki nad przepaściami. Najpopularniejszym skalnym szlakiem w Tatrach jest Orla Perć, wytyczona i zbudowana w latach 1903-1906 pod nadzorem księdza Walentego Gadowskiego. Ten honorny szlak tatrzański zaczyna się na Świnicy, a kończy na Przełęczy Krzyżne. Jego pokonanie w jeden dzień jest celem każdego miłośnika Tatr i mocnych górskich wrażeń. Wąskie szczeliny ubezpieczone klamrami i łańcuchami, wiszące nad przepaścią drabinki,
To z pewnością nie jest trasa dla każdego. Ale chętnych nie brakuje, co widać w pogodne letnie dni, gdy na Orlej Perci tworzą się prawdziwe korki. Inne, nie mniej popularne wysokogórskie szlaki to wejście na Rysy i Przełęcz pod Chłopkiem, a także przejście przez Zawrat lub Kozi Wierch do Doliny Pięciu Stawów Polskich, do której dojść można także łatwiejszą trasą wycieczkową przez Dolinę Roztoki.
Można wówczas zobaczyć słynną 70-metrową Wielką Siklawę, najpotężniejszy tatrzański wodospad. Wielu mieszkańców Zakopanego, a także miłośników gór z głębi Polski wybiera inny sposób na poznawanie Tatr. Jest nim wspinaczka. Nie ma chyba Zakopiańczyka, który nie próbował kiedyś swoich sił na skałkach. Aby wspinać się zgodnie z prawem, trzeba być zrzeszonym w klubie lub robić to pod opieką instruktora. Niezbędny jest sprzęt w postaci odpowiedniego obuwia, liny, uprzęży i karabinków. Wspinacze wybierają na ogół ściany odległe od szlaków masowo uczęszczanych przez turystów. W tym sporcie niezbędna jest cisza i skupienie. Dawniej większość osób wspinających się na skałkach wsiąkała później w taternictwo i pokonywała wielkie ściany w otoczeniu Doliny Gąsienicowej czy Morskiego Oka. Teraz taterników jest coraz mniej, a z roku na rok rośnie liczba turystów, którzy wybierają szlaki o niskim stopniu trudności. Warto spojrzeć na Tatry z Gubałówki. Dokładnie widać stąd także samą stolicę Tatr, która jest z pewnością miastem niezwykłym. W sezonie, nawet późną nocą, to małe miasteczko tętni życiem. Wtedy wielu turystów odwiedza liczne kawiarnie, puby i regionalne karczmy, aby podzielić się wrażeniami z tatrzańskich szlaków.